gdyż mecz jest meczem przyjaźni. Brawa, brawa, słuchajcie! Pan burmistrz Mikołajka. Na stadionie miejskim w Mikołajkach rozegrano międzynarodowy mecz przyjaźni. Po stronie polskiej stanęli oldboje, którzy w przeszłości reprezentowali barwy Mikołajek. Przeciwnikiem Mikołajczan byli niemieccy piłkarze grający w barwach KVB Köln. Zawodnicy obydwu drużyn zostali wprowadzeni na stadion przez młodych adeptów piłki nożnej Kłobuka Mikołajki. Ale tę flagę trochę niżej, dobra? Troszeczkę. Mikołajczanie pokonali przeciwników wynikiem 7-3. Po meczu rozegrano turniej rzutów karnych, który również wygrali gospodarze. Jednak to nie wynik tego dnia miał największe znaczenie. Całe spotkanie odbyło się w atmosferze przyjaźni i świetnej zabawy. Zapraszam do Mikołajek nie tylko na mecze, ale już indywidualnie, żeby z rodzinami i z dziećmi trochę u nas odpocząć. Po sportowej rywalizacji wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątki związane z Mikołajkami, a wręczyli im je najmłodsi piłkarze Kłobuka. Na zakończenie odbył się wielki piknik, a na boisku rozegrano mecz dzieci kontra rodzice. Mecz objął honorowym patronatem Piotr Jakubowski, burmistrz Mikołajek. Spotkanie zorganizowano z okazji obchodów 290-lecia nadania praw miejskich Mikołajkom.